Zdrowia! Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi: ma pani raka jąder. No, czy ktoś by się spodziewał coś takiego? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, czy co, ktoś by się spodziewał coś takiego, kiedy 10, 15, 20, 30 lat temu była taka fascynacja, szczególnie kobiet w stosunku do facetów homoseksualistów, że to jest takie przyjemne, że to jest takie naturalne, że faceci, jeżeli facet dupczy faceta, czy jak facet ciągnie drugiemu facetowi, no to to nic w tym złego nie jest. No i kobiety były bardzo takie zafascynowane, można powiedzieć, tym, że jest homoseksualizm. Nie traktowały tego jako zboczenie, nie traktowały tego jak czegoś nienormalnego. No i dzisiaj mamy to, co mamy. Przychodzi facet do lekarza, a lekarz mówi: jest pan w ciąży. No jest taki facet Thomas Tracy Beatty i to był rekord Guinnessa w 2010 roku, że to był pierwszy mężczyzna, który urodził dzieci. No tak, tak. Rekord Guinnessa, chyba powinien sam sobie przyznać rekord kretynizmu, debilizmu i idiotyzmu, jedno, trzy w jednym, tak? No bo inaczej to tego nie można określić. Jaka to jest sytuacja? No Miss Hawaii, młoda dziewczyna, no ale wcześniej, kiedy miała 10 lat, doszła do wniosku, że ona jest chłopcem. No, że ona jest chłopcem, ale pomimo wszystko całe życie myślała, marzyła o tym, że w swoich myślach, że jest chłopakiem. Matka była z pochodzenia Angielką, Skotką, Irlandką i tak dalej, z tych wysp, powiedzmy, Wielkiej Brytanii. Ojciec był Filipińczykiem, także ta uroda tej dziewczynki była dosyć taka egzotyczna. Kiedy uroda jest dosyć egzotyczna i troszeczkę inna niż wszyscy tam naokoło wyglądają, no to wtedy wszyscy jakoś tak są was zafascynowani właśnie tą urodą i między innymi dlatego została Miss Hawaii. No ale ciągle uważała, że jest chłopcem, no to w wieku 23 lat zaczęła brać hormony, no testosteron i tak dalej, no to wszystko powoduje to, że no, że zaczyna broda rosnąć i tak dalej, te muskuły przychodzą, no męskie rzeczy, tak? Facet ma ten testosteron, no to jest dosyć taki agresywny, włosy ma, brodę, wąsy i tak dalej. No i ta Tracy Beatty, ona w zasadzie zaczęła uważać się, ubierać jako mężczyzna, pozmieniała prawo jazdy, pozmieniała paszporty, pozmieniała gdziekolwiek tam mogła te dokumenty, no bo to według prawa mogła zmieniać, no i wzięła ślub ze swoją żoną. Swoja żona oczywiście też jakaś dosyć lesbijka, czy inna zboczona, no i okazało się, że sama dzieci mieć nie może, że była bezpłodna, no i wtedy mąż decydował się, że powiedzmy urodzi dzieci dla żony. No, jak to się odbyło? Odbyło się to w ten sposób, że z strzykawką tam wstrzyknęli te parę tych zamrożonych kosteczek spermy, no bo cały ten facet, on ciągle miał jajniki, miał pochwę, siurka nigdy nie miał w tym czasie, no ale uważał siebie za kobietę, za mężczyznę, no papiery wszystkie wskazywały, że był mężczyzną, a w sumie no można powiedzieć chromosomy nie kłamały, tak? Jeżeli mężczyzna i faceci każdy ma te swoje chromosomy, jakby kawałek tam powiedzmy tego jej ciała by zbadali, no to by było wiadomo, że chromosomy są kobiece. Jeżeli by za 100 lat wykopali jego kości, no to powiedzmy miednica pokaże, że była kobietą. No ale wszyscy udają, że jest mężczyzną, tak? Kretyni w rekordach piszą, że jest
facetem. No, idiotyzm po prostu jest nieprawdopodobny. To, co się dzieje, ludzie zgadzają się na ten idiotyzm. Najgorsze to jest to, że psycholodzy i psychiatrzy popierają to. Popierali przez ostatnie kilkanaście lat. No jest ogólnie szał odkrywania w sobie, że jest się inną płcią niż biologicznie. No i wszyscy to akceptują. W szkołach, jeżeli ktoś powie, że mają się zwracać jako do dziewczyny czy do chłopaka, no to jest nielegalne. Można być zawieszonym, nawet można być ukaranym za tym, że się zwraca nie tym imieniem, którym ktoś sobie życzy, tylko tym imieniem, który jest w dokumentach. No bo na przykład ten facet w papierach ubezpieczeniowych na życie i na chorobę, no to był zapisany jako dziewczyna, jako kobieta. Komplikacji dodaje fakt, że był rozwód. No był rozwód i znowu bałagan jest jeden wielki, no bo papiery te małżeńskie były z innych stanów, były przesyłane, były w tym stanie, w którym oni mieszkali, no to w zasadzie ten stan nie uznawał stanu ślubu tej samej płci, także oni chcieli rozwód, a w zasadzie stan mówił, no nie ma rozwodu, bo nie było ślubu. No i oni chodzili, krzyczeli, biegali, mówią, musicie uznać ten ślub, żeby uznać ten rozwód. Także te wszystkie idiotyczne wymyślania, te zboczone podejście do świata, ta akceptacja tych wykolejeń, można powiedzieć, tak? No bo to nie ma co ukrywać. To jednak jest jakieś wykolejenie, jest zboczenie, jest to nienormalność. Oczywiście, że można powiedzieć, że nie powinno się ingerować w życie innych, no ale jeżeli ateiści i socjaliści, oni wierzą w naukę, no to w zasadzie trzeba się spytać, jeżeli wierzysz w naukę, no to twoje ciało jakie chromosomy pokazuje? XY czy XX, tak? Czy męskie, czy damskie? No jeżeli powiedzą, że te chromosomy nie mają znaczenia, że ta nauka nie ma znaczenia, że biologia nie ma znaczenia, no to wtedy można powiedzieć, no to jeżeli nauka nie ma znaczenia, no to dlaczego jesteście tacy antyreligijni, tak? Dlaczego jesteście antykościelni? Bo mówicie, że religia, powiedzmy, nie ma sensu, no bo jest nienaukowa. No i tutaj jest ten początek końca dla tego idiotyzmu, tak? Dlaczego lewactwo postawiło na zboczeńców? No postawiło na zboczeńców, no bo to jest po prostu taki proletariat, który można pociągnąć, tak? 100 lat temu cała ta rewolucja to była taka, że po prostu pociągnęli biednych ludzi, którzy ciężko pracowali, ciężko byli wykorzystywani. No i część lewacka powiedziała, słuchajcie, pójdziemy zabijać tych bogatych, no bo oni mają za dużo, a wy nie macie nic, tak? No i teraz nowa ta rewolucja marksistowska to przyjęła troszeczkę inne podejście. Przeszli całym tym marszem przez wszystkie te instytucje, opanowali szkoły, opanowali gazety, opanowali telewizję, opanowali rząd. Ludzie z jakiegoś powodu wybierają wielu homoseksualistów na najniższe urzędy, na burmistrzów, na do wszelakich organizacji. No i wybierają po prostu, tak jakby nie było innych kandydatów, albo jeżeli by społeczeństwo nie głosowało na takich samych jak oni, tak? Jeżeli ktoś ma żonę, dzieci i jest to 95% ludzi, no to powinien się utożsamiać z tymi sąsiadami, z rodziną, ze wszystkimi. No i kto to wybiera? Kto wybiera kogoś, kto nie reprezentuje jego, tak? Jeżeli powiedzmy w stolicy Polski jest człowiek, który nie ma dzieci i ma swojego jakiegoś takiego kochanka, no to czy on będzie dbał o żłobki dla dzieci? Nie. O przedszkola? No nie. Czy on naukę dla dzieci? No nie. No nie będzie dbał o tych ludzi, którzy teoretycznie powinni na niego głosować. No bo jeżeli jest
2, 3 czy 5%, nawet powiedzmy 5% ludzi, którzy nie wiedzą kim są nawet, tak? W tym wypadku pierwszy facet, który urodził dziecko, no to nie wiadomo co. No i jeszcze do tego dochodzą problemy legalne, tak? Komu przeznaczyć te dzieci po tym rozwodzie? Bo powiedzmy, on, mając jajniki, urodził dzieci ze spermy, które gdzieś kupili tam za no to sporo kosztuje, no bo w tych wszystkich klinikach zapłodnieniowych to takie te, cały ten cykl, no to kosztuje tam 20, 30, 40, 50 tysięcy bardzo, bardzo często. No dużo, dużo par homoseksualnych, powiedzmy facetów, no to też robi coś takiego, że płaci 50 tysięcy jakiemuś takiemu kobiecie autobusowi. Oni biorą jajeczka od jakichś tam lesbijek, dają tą swoją spermę, jedno jajeczko jest zapłodnione spermą jednego homoseksualisty, drugie jajeczko jest zapłodnione spermą drugiego homoseksualisty, dzieci się później rodzą, no i powiedzmy, jeżeli się rodzą w Kanadzie, był taki przypadek, że dzieci się urodziły w Kanadzie, jeden był z tych zboczeńców był z Włoch, drugi z Ameryki. Także dziecko tego Amerykanina dostało paszport amerykański, bo jego dziecko z jego spermy, z kupionego jajeczka podchodziło pod przepisy obywatelstwa amerykańskiego, a ich dwóch mieszkało w Ameryce, to ten Włoch, on miał obywatelstwo włoskie, nie miał obywatelstwa amerykańskiego, to jego sperma, jajeczka zapłodnionego, kupionego jajeczka i dziecko urodzone w Kanadzie nie dostało paszportu amerykańskiego. Także te pomysły takie odchodzenia od normalności, tak? To po prostu się w głowie nie mieści, jakie horrory życiowe to powoduje, no i w zasadzie powoduje cyrk, tak? No tam są te biedne dzieci urodzone, one są z krwi i kości i tak dalej, no ale jak społeczeństwo sobie pozwoliło, żeby do takiego stanu doprowadzić? Żeby kobieta przychodziła, a lekarz mówił, ma pani raka jąder. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, dzyń, o codziennych powiadomieniach. No, filmiki się pojawiają codziennie, filmiki codziennie są odmonetyzowywane, także już się nie dziwię, no już się troszeczkę śmieję. Do następnego.